pierwszych zajęciach od razu było widać. Są talenty głośne, krzyczące i są talenty te ciche, ukryte, które gdzieś po latach wypływają ciężką pracą. Kasper zdecydowanie należał do tych pierwszych, czyli był tym talentem od razu głośnym, od razu po pierwszych zajęciach było widać i generalnie to narastało, tak? I każde kolejne zajęcia powodowały to, co wyróżniało tego chłopca, że to była ta pasja. On był osobą, która bardzo płynnie przechodziła od nowych rzeczy, nowych ćwiczeń, nowych zadań do wprowadzenia tego w praktykę. Czyli był bardzo osobą taką elastyczną, jeżeli chodzi o te umiejętności. Dlatego miał otwartą głowę cały czas na wskazówki, na informacje. Uczył się i od samego siebie, i od tego, jak to wyglądało w rywalizacji z kolegami. Dusza zwycięzcy, tak, każdą piłkę chciał wygrywać. Nie było dla niego, czy grał, czy Bałty grał z Pogonią, czy czwarta grała z czwartą B. Nie było różnicy. Kasper był zawsze pierwszy w obronie. Pierwszy chciał odbierać, chciał być przy każdej piłce. Jego sytuacja kryzysowa motywowała do tego, żeby pobudzać zespół czy przez swoje działanie. Kasper jest wszechstronnie ustawiony i praktycznie zawsze się mówiło, że on mógłby uprawiać każdą dyscyplinę sportu, czy to piłkę ręczną, czy inne sporty i byłby w tym najlepszy, bo jest po prostu urodzony sportowiec i warunki ma do tego, żeby uprawiać sport na najwyższym poziomie. Za każdym razem nie było żadnego z momentu zawahania, nawet kiedyś mówił, że piłka nożna to jest jego dziewczyna, także on potrzebuje piłkę i potrzebuje boisko. Może to za duży przykład, ale gdzieś czytając biografię Michaela Jordana, który rywalizował ze starszym bratem, to tu można powiedzieć bliźniaczo podobne, tak? Kasper był na podwórku mnóstwo godzin spędził właśnie rywalizując ze starszymi zawodnikami i to nie tylko w piłkę nożną, tylko w różnego rodzaju też inne sporty, dyscypliny sportowe. Koledzy czasami rezygnowali z jakichś tam zajęć, a on zawsze był. Były czasami, pamiętam, takie zajęcia w sobotę, w niedzielę mieliśmy zimą na hali i pamiętam, że to były takie zajęcia, gdzie tam wiadomo, rodzice wiadomo są bardzo ważne, żeby kogoś dowieść, ale on na takich zajęciach był, czy to było 4 osoby, czy 5 i on był. On zawsze na takich zajęciach był, czyli to była osoba, która lubiła piłkę i dla niego każde zajęcia, każda gdzieś tam możliwość, to było coś, co on lubił. Tak samo w lecie był okres taki, gdzie było roztrenowanie i tak dalej, a ja organizowałem jakieś tam zajęcia dla tych, którzy chcieliby przyjść, to on też był. Po prostu był zafiksowany, jeżeli chodzi o futbol. Ja go tak pamiętam i ja go tak coraz wspominam. To, co jedyne, co mogłem wiedzieć, to wiedziałem, że Kasper gdzieś nie przepadnie, bo wiedziałem, że kocha piłkę i miłość do piłki to jest kluczem. Miłość do tego, co robimy w każdej dziedzinie, prędzej czy później daje nam efekty. Także nie mogłem się spodziewać tego, gdzie wypłynie, aczkolwiek mocno mu kibicowałem. Wiedziałem, że jest zakochany w piłce, że jest zakochany w treningu. Nigdy dla niego nie było, nawet tak były czasy, że jak Kuba Hosejko ich prowadził, że były czasy, że to była grupa, nie była mocno liczna. I były czasy, że Kasper sam, czy w pojedynczy, czy we dwie, trzy osoby przychodziły na trening, tak? I nie było przeszkód, tak? Ten Kuba z nimi zostawał, trenował, nie było. Czy Kasper, nawet były czasy, że gdzieś niedziela, gdzieś zawierucha i Kasper sam przychodził na trening. Tak? To była osoba właśnie, która bardzo potrafiła, lubiła po prostu wręcz przebywać z innymi osobami i ta właśnie taka koleżeńskość była u niego też widoczna, nie? On dbał o wszystkich tych zawodników, z którymi był, lubił ich i starał się po prostu, żeby to dążyło do tego, by zespół z tego miał korzyści. No. Był pragmatyczny też w tym wszystkim, co robił. Byliśmy na dużym turnieju, pamiętam, bo jeszcze wybraliśmy się nawet z żoną razem, pojechaliśmy na 2 dni do Rewala, był taki duży turniej, ten Rewalandia. Wygraliśmy z Lechią Gdańsk i Kacper razem z Adrianem Bukowskim we dwójkę. To była dwójka turnieju, uważam. To była dwójka turnieju, które po prostu tam zdominowali ten turniej. Wszyscy oglądający po prostu byli pod wrażeniem ich gry. To był zawodnik zdecydowanie najlepszy. Kasper został królem strzelców. Adrian też był jednym z wyróżniających się zawodników. I uważam, że to był taki okres. Ja tam pamiętam, że po tym turnieju rozmawiałem chyba z trenerem Bieleckim z Pogoni. On byłby też już od dłuższego czasu byli zainteresowani Kasprem jako takim, ale w tym okresie właśnie on był już mocno namawiany do tego, żeby pójść do tych klubów, no, które mają akademię na wyższym poziomie organizacyjnym. Myślę, że jesteśmy właśnie takim klubem, który
uważam, że obok Pogoni Szczecin największy klub szkolący młodzież w zachodniopomorskim. Przewijamy tutaj 400 zawodników i też bazuje dużo na zawodnikach czy chłopcach z całego tu okręgu, bym powiedział tak do około 60-80 km. Jesteśmy też dobrze zorganizowani i mamy bursę szkolną, która wiadomo, w tym okresie teraz pandemii nie funkcjonowała i to nam utrudniało szkolenie, bo w bursie mamy około 100 zawodników w tej chwili z całego regionu. Także nie mamy jakby problemów tutaj z ściągnięciem zawodników do naszego klubu. W każdym praktycznie roczniku są osoby, które mają potencjał, taki jak patrzymy na Kacpra. To są zawodnicy, którzy nawet może i powiem tak, że są zawodnicy, którzy mają może i jakieś inne cechy, o wiele bardziej rozwinięte niż Kacper, ale kwestia właśnie, żeby te wszystkie cechy były zrównoważone. Wielu chłopców wręcz garnie się, żeby grać Batul Koszalin, ale też nie mamy mocy i siły, żeby utrzymać zawodników wybitnych. My chcemy spełniać marzenia chłopaków, chcemy wypychać ich dalej. Wiemy, że jak mają lepsze środowisko do rozwoju w większych klubach czy w większych miastach, to chcemy ich marzenia spełniać. Wiadomo, że każdy w Polsce chce być Lewandowskim, także chcemy te ich marzenia spełniać i wypychać ich dalej.